Anna Śliwińska, kot Kleofas. Nie masz w świecie ananasa ponad kota Kleofasa. Kto nie wierzy, niechaj słucha. To opowieść jest niedługa. Kot Kleofas, gdy był mały, o podróżach wielkich marzył. Mawiał mamie, jak dolosnę, to zostanę naukowcem. Plany miał ambitne wielce, lecz spłonęły na panewce, kiedy dorósł nasz kocurek, urzędnika wdział mundurek. Kot Kleofas, kot nad koty, nienawidzi swej roboty. Zawsze rano je śniadanie, je powoli i dokładnie, i spacerkiem rusza w drogę, adorując wszem pogodę. A w urzędzie już kolejka, od drzwi samych do okienka. Wreszcie drzwi się otwierają, kot Kleofas wchodzi żwawo. Lecz na widok klienteli twarz mu się od złości mieni. Kot Kleofas, kot nad koty, nienawidzi swej roboty. Pazurami drze papiery, obce jemu są maniery. Na klientów gniewnie prycha, pod swym wąsem miauczy, wzdycha. Kleofasie! Tak powiada kierowniczka żaba Jadzia. Musisz znaleźć inną pracę, byś miał z pracy satysfakcję. Więc kocurek nasz kochany prędko zmienił swoje plany. Urzędniczy stołek żegna, teraz mu potrzebna wędka. Kot Kleofas, kot nad koty, ręce pełne ma roboty. Ryby łowi w dni upalne, wiosną, zimą oraz latem. I choć pracy dużo miewa, wcale na nią nie narzeka. Gdy ktoś wątpi w to, co robi, nie do końca pracę lubi, to opowiedz jemu właśnie baśń o kocie Kleofasie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.